Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję Wielki Bój, podstawą systemu wierzeń. Tekst przewodni tej lekcji biblijnej jest pierwsza z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdział, 15 wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W Piśmie Świętym opisane jest nasze życie wierzącego w Boga jako walkę, do której Bóg nas przygotowuje, Bóg daje nam zbroję. W liście do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wiersza czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli odstać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgu niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł opisał pięknie te słowa wielkiego boju, który toczy się między Bogiem a szatanem. I my, jako ludzie, jesteśmy w środku toczącej się bitwy. Oto szalejąca bitwa otacza nas z przodu i z tyłu, z każdej strony. Z innej strony Pisma Świętego jest powiedziane, że szatan jako lew ryczący chodzi, aby nas pochłonąć. Już Bóg na pierwszych kartach Pisma Świętego, w 3 rozdziale, kiedy doszło do konfliktu, do tej pierwszej bitwy między Bogiem a szatanem, którego areną było drzewo wiadomości dobra i zła, kiedy to szatan pod postacią węża skusił Ewę, aby zerwała owoc zakazany. I w ten sposób rozpoczęła się walka na ziemi, walka duchowa, opanowanie nad człowiekiem. Pan Bóg daje nam wspaniałą nadzieję w słowach w tym rozdziale, że mimo wszystko zwyciężymy szatana. Zwyciężymy szatana, ale to zwycięstwo nie będzie naszym zwycięstwem, lecz zwycięstwem potomstwa kobiety. Między kobietą i potomstwem oraz potomstwem tej kobiety, a szatanem będzie toczyła się wojna. Kobieta jako wybrany lud Boży, tak często jest określana pod tym symbolem Pisma Świętego i z tego ludu Bożego,
Starego i Nowego Testamentu wywodzi się Jezus Chrystus. On jest zwycięzcą nad szatanem. I to zwycięstwo może być naszym udziałem, jeżeli będziemy ubrani w pełną zbroję Bożą, ubrani w moc Bożą, z modlitwą, z tymi wszystkimi elementami, walcząc, pomimo że niektóre bitwy będą przez nas przegrane, jednak zwycięstwo nasze jest pewne. Jeżeli oczywiście spełnimy pewne Boże warunki. Główne postacie wielkiego boju między dobrem a złem to Chrystus i szatan. Oczywiście my nie rozumiemy wszystkiego, co się dzieje dookoła. To są zagadnienia duchowe. W pełni nie rozumiemy świata materialnego. Naukowcy ciągle badają, ciągle dociekają. A co dopiero świat duchowy? Świat duchowy jest prawie totalnie niezbadany przez człowieka. Świat ducha, aniołów, Boga. Możemy tylko wierzyć w istnienie tych duchowych istot. Bo tak nam mówi Bóg, tak nam mówi Słowo Boże. W jaki sposób doszło do konfliktu? Słowo Boże nam odsłania trochę tego konfliktu. W księdze Izajasza i w księdze Ezechiela mamy opisane aspiracje szatana do panowania nad wszechświatem, do kwestionowania woli Bożej, do tego, aby być równym Najwyższemu. Jak istota stworzona może rościć sobie pretensje, aby być Bogiem? Jednakowoż może. Pismo Święte nie tylko mówi o szatanie, ale o człowieku, który przybiera sobie tytuł boski, że jest Bogiem. Tak więc te smutne wydarzenia, które rozegrały się w zamierzchłej przeszłości, przeszły na ziemię i tu my jesteśmy uczestnikami tego wielkiego boju. Lecz pomimo wielkiej potęgi szatana, Bóg wstrzymuje jego moc do pewnego czasu, jeżeli człowiek oddaje się w ręce szatana, jeżeli lekceważy Boga, jeżeli zamienia prawdziwego Boga na fałszywego, służy stworzeniu zamiast stwórcy, zamiast oddawać pokłon Bogu, oddaje pokłon jakimś innym istotom, ludziom, zwierzętom, posągom i wielu innym rzeczom, to ci ludzie są pod wpływem szatana. Szatan powiedział do Chrystusa: oddaj mi pokłon, a ja ci to wszystko dam. I szatan nie tylko pod postacią węża, ale pod postacią ludzi, pod postacią figur, obrazów, przyjmuje od ludzi pokłon. Bóg mówi wyraźnie: Panu Bogu będziesz się kłaniał, tylko Jemu służył. Jeżeli ktoś to zrozumie, to wie, że powinien stanąć po stronie Bożej. Oczywiście sposób walki szatana jest bezwzględny. Nie ma tutaj żadnych reguł. Toczy on śmiertelny bój, stosując różnego rodzaju sztuczki, zwiedzenia, oszustwa przez różne osoby, przez różne dziwne rzeczy, które się pojawiają. Wszystkie chwyty dozwolone.
Jeżeli nie oszczędził Chrystusa w Jego działalności, tak samo i nas nie będzie oszczędzał. Jeżeli poznamy doskonale, będziemy poznawali Boże Słowo, zgłębiali Boże Słowo, zgłębiali życie Jezusa Chrystusa, jak On walczył z szatanem, jak On walczył z grzechem, jak szedł i naśladował Słowo Boże, w jaki sposób żył zgodnie z wolą Ojca, jak z Ojcem się kontaktował, to możemy odnieść też i wspaniałe zwycięstwo. Szatan w różny sposób będzie na nas działał, lecz jeżeli my, tak jak Jozue, stwierdzimy, ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ta deklaracja jest bardzo ważna w naszym życiu. Nie jest deklaracja, ja będę służył ludziom, będę służył Kościołowi, będę służył jakimś figurom, klasztorom, kościołom. Nie, ja mam służyć Bogu. Musimy zdać sobie sprawę, że szatan tworzy różne fałszywe kulty. Kiedy czytamy historię Izraela, to możemy być naprawdę zaszokowani, co szatan potrafi zrobić z prawdziwym kultem. Jak może go podrobić? Mamy świątynię w niebie, mamy arcykapłana Jezusa Chrystusa, mamy Jego służbę. Szatan podrobił to i zrobił coś podobnego na ziemię. Nie służcie Bogu w niebie, ale służcie mojemu kultowi. Ja tam Boga postawię w tym moim kościele. I będziecie służyli mojemu Bogu, a nie Bogu, który jest w niebie. Możemy być przerażeni tym wszystkim. Oczywiście każdy musi opowiedzieć się po jednej lub drugiej stronie. Po której stronie stoisz? Po stronie Bożej czy po stronie szatana? Oczywiście wielu ludziom się wydaje, że stoją po stronie Bożej. O tym sam Chrystus powiedział, że wielu przyjdzie mówiąc: Panie, w Twoim imieniu wyganialiśmy, w Twoim imieniu to, a to robiliśmy, a Chrystus powie: nie znam was, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Tak więc działaniem szatana jest przede wszystkim odciągnięcie nas od prawa Bożego. Prawo Boże, druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział jest zapisane. Jaki jest twój stosunek do tego prawa? Co chcesz z nim zrobić? Odrzucić i żyć według prawa, które szatan ustanowił? To jest twoja sprawa. Ale stojąc w opozycji Boga, przyjaźnisz się z szatanem. Dlatego też dołóżmy wszelkich starań, aby zgłębiać zamiary Boże, zamiar Boży dotyczący odkupienia, w jaki sposób Bóg przekazuje słowo swoje, jakie są osoby tego konfliktu, jak to w historii Pisma Świętego działo się, jak w czasach nowotestamentowych, jak w czasach średniowiecza, w naszych czasach, co robi szatan. Czasami możemy sobie wyobrażać, że żyjemy w Sodomie i Gomorze. Żyjemy w środowisku, który całkowicie jest przesiąknięty szatanem i jego wolą. Lecz mimo wszystko zawsze są ludzie, którzy opowiedzą się po stronie Boga. Mimo wszystko gotowi są nawet oddać swoje życie, aby spełnić Boży nakaz. Tak więc niech nas Pan Bóg prowadzi, abyśmy stojąc w tym wielkim boju, w tej szalejącej bitwie duchowej, która rozgrywa się dookoła nas,
abyśmy mężnie walczyli z Bożą pomocą i odnieśli wspaniałe zwycięstwo. Tego życzę Wam, drodzy słuchacze, i niech Was Pan Jezus błogosławi. Amen. Mm-hmm.